Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inny temat, bo temat budowy domu, a dokładnie bezpieczny kredyt 2%. Ze mną jest Janusz Jęczewski, którego już mogliście poznać, bo kiedyś rozmawialiśmy na temat kredytów hipotecznych na budowę domu. Na co zwrócić uwagę przy wyborze banków, jakie dokumenty przygotować, jak cała procedura będzie wyglądać. A Janusz zajmuje się tematami od... 18 lat, tak próbowałem sobie policzyć. To będzie jeszcze 18, 18 lat, a my się znamy od blisko 15 lat, bo to też liczyłem z tą matematyką, nigdy nie miałem większych problemów. I ja no, w zeszłym roku e, tych kredytów e, miał najwięcej w całej grupie kredytów, e, które przeszły, wniosków kredytowe złożonych i e, zrealizowanych, bo to się liczymy, miałem chyba najwięcej w całej grupie NOTUS, tak z tego co. Z ja sobie co zdarzyło się zorientować, dzięki social mediów. Czyli oprócz tego, że jest długo na rynku, ma bardzo dużo klientów, więc musisz mieć bardzo dobrą wiedzę. więc jeżeli jesteście tutaj z okolic poznania, to zapraszam do Janusza. Łatwo go znaleźć. Go A teraz przechodząc do tematu. Do, do na czym polega ten kredyt 2%? Bo myślę, że dużo osób o tym, o tym się mówi w mediach, tylko mamy jakieś szczątkowe informacje, jakbyś dwa słowa powiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Okay. Bezpieczny kredyt 2%, bo tak się nazywa program, to jest program wsparcia kredytobiorców w zakupie pierwszego mieszkania. Mhm. Celem tego kredytu może być zakup nieruchomości, czyli mieszkania domu, z własnościowego prawa do lokalu. Oraz zakup działki z rozpoczętą budową i dokończenia tej budowy, hmm. oraz zakup działki z budową. Jako cel łączony. Same działki na przykład nie możemy w nim skredytować. To jak to przedstawiamy, jeżeli właśnie mamy, tutaj wybraliście działkę, to musimy udowodnić, udowodnić, że będziemy też się budowali? Czy to A, musimy mieć już pozwolenie na budowę? Jeżeli wybraliśmy działkę, to hmm. tak naprawdę, jeżeli, to zależy też od banku, tak bo nie wiemy, które banki docelowo przystąpią do tego programu? Mm. Wiemy, które zaczną w tym programie. Natomiast tak. ile. Celu... 30 czerwca, czyli wiemy, że PKO, Alior bike? I PKO drugie. I PKO i żubrę. Tak, nie to od piwa. Tak jest. Eee, I teraz tak, jeżeli któryś z tych banków, czyli np. PKO BP, akceptuje taki cel jak zakup i budowę do zrealizowania jednocześnie, Aha. to znaczy, że my wybieramy sobie działkę, mhm. która nam się podoba, eee, organizujemy projekt który chcemy zrealizować, i staramy się o kredyt na zakup tej działki i wykonanie budowy, z tym, że kredyt będzie podzielony na dwie części. Najpierw zrealizujemy zakup działki, potem jako właściciele wystąpimy o pozwolenie na budowę i po uzyskaniu pozwolenia na podstawie tego projektu, który mieliśmy przy zakupie działki, otrzymamy ostatecznie te transze na budowę domu. Okej, czy takim warunkiem jest już projekt? Na etapie. No tak, bo o coś się bank musi zaczepić. Tak? No, chociaż oszacować nasze koszty, tak? jakie poniesiemy na tą budowę. W związku z czym projekt jest niezbędnym elementem do tego, żebyśmy się e, mogli spiąć. W tym. Kto może skorzystać z tego programu? Program jest dość otwarty. To są wszystkie osoby, które nie ukończyły 45 roku życia. To bardzo otwarty. No. Z tym zastrzeżeniem, że jeżeli mamy na przykład małżeństwo albo związek partnerski ze wspólnym dzieckiem. Niech się łączy, wysąmuje Nie, to wtedy jedna osoba może przekroczyć również 45 lat okay. i również być beneficjentem tego programu, co jest istotne. Nie możemy posiadać wcześniej żadnej nieruchomości mieszkalnej, z wyłączeniem Dziedziczenia 50% jednego mieszkania lub domu. Czyli dziedziczenie połowy jednej nieruchomości jest, pozwala nam na to, żeby skorzystać z programu, pod warunkiem, że przez ostatnie 12 miesięcy nie mieszkaliśmy w tej nieruchomości. Tam jest jeszcze kilka różnych fikołków i możliwości, ale nie chciałbym też się rozwodzić. No te fikołki akurat są, myślę, że król tego te wszystkiego, bo one w jakiś sposób. Mogą wykluczyć. Czy ty już. A, albo inaczej, czy ty widzisz, że te fikołpy wpływają już na ilość osób, które one się od razu na, na pierwszym spotkaniu? Powiedziałeś, że państwo się nie łapiecie z tego i tego tytułu? Było troszkę tego, ale my dopiero zaczęliśmy z klientami rozmawiać w momencie, kiedy ta ustawa weszła pod długopis prezydenta. Okay. Wcześniej nie miało to absolutnie żadnego sensu, bo każdy zapis mógł być zmieniony, czy to na etapie legislacji w Sejmie, czy w Senacie, więc. Czekaliśmy dość długo, wiedzieliśmy, jaki jest kort w ustawie, jakie podstawowe założenia, ale kilka drobnych elementów jeszcze ulegało w trakcie e, zmiany. Więc są ludzie, którzy od początku wiedzieli, że się nie załapią, bo na przykład, nie wiem, otrzymali coś w darowiznie. Mhm. To jest wykluczające. Ale jeżeli chodzi o takie ciekawe furtki, które są w ustawie, no to mógłbym wskazać chociażby taką, że. Nie. Jeżeli. Tworzymy wspólne gospodarstwo domowe. Mhm. Ja z moją partnerką mamy wspólne e, dziecko i moja partnerka przed wejściem w związek ze mną posiadała jakąś nieruchomość, ale pozbyła im się, zanim stworzyliśmy wspólne gospodarstwo. To ja. Mogą do tego programu przystąpić, mimo że z nią dzisiaj tworzy to mm. gospodarstwo, i teoretycznie, gdyby ona ze mną zamieszkała w tym domu skredytowanym w ramach programu, to ja bym utracił te dopłaty. Mm. to Jeżeli ona pozbyła się tej nieruchomości wcześniej, przed e, stworzeniem ze mną wspólnego gospodarstwa, a definicyjnie stworzenie gospodarstwa domowego to jest albo ślub, albo urodzenie wspólnego e, dziecka, mm -hmm. albo bodajże jeszcze zamieszkanie, to musiałbym sprawdzić, bo nie chciałbym za głęboko w to Wydania. płynąć, to jest dla mnie otwarta furtka, że mogę skredytować, mogę z nim zamieszkać i będzie wszystko w porządku, nie utracimy z tego tytułu do... Okej. Okay. Ale tak de facto to y, zrobisz taką, takie połączenie tylko wtedy, kiedy masz obawy o zdolność kredytową, bo tak to w ogóle tej partnerki nie musi Nie Niekoniecznie, bo no. znaczy, że nie macie wspólnego dziecka, nie? Też nie? Bo zapis ustawy mówi, że jeżeli tworzymy wspólne gospodarstwo domowe z kimś i ten ktoś jest wykluczony z programu to nie może z nami zamieszkać tym mieszkaniem, które skredytujemy tym programem, bo utracimy te dopłaty. Okay. Więc jak gdyby to jest element istotny, żeby nie wpuścić klienta w maliny i nie władować go na minę, żeby tych dopłat nie, nie utracił, bo różnica między standardowym kredytem a ten bezpieczny kredyt 2% będzie dość znaczący. To jest 25-30% na racie nawet przy dłuższych okresach kredytowania. No tak, tylko już nie będę dopytywał skąd ustawodawca będzie wiedział, że to osoby wpuściłeś do tego. To jest, to jest bardzo dobre pytanie, bo my sami nie wiemy w jaki sposób ma się nadzór na tym odbywać. Czy to będzie kwestia samego, samej deklaracji klienta oświadczenia pod rygorem karnym, czy jest to, czy będzie to w jakikolwiek sposób weryfikowane i kto będzie to weryfikował. Czy ma to weryfikować bank, bank nie ma do tego narzędzi, czy ma to weryfikować bank sektorowego, który zarządza programem, nie wiem, czy ma do tego narzędzi. Dla mnie jedyny urząd, który mi przychodzi do głowy, który mógłby nas zrewidować, w ZUS i wszędzie, to jest urząd skarbowy, ale czy on ma ludzi i narzędzia do tego, żeby to wykonać taką pracę? Nie. nie mam dla tego pojęcia, nie ma, ale to, to nie znaczy, że to musi być zachęta dla Ja staryk, nie chcę sobie iść w tym kierunku, mi się to pojawia, że e, chyba w krajach muzułmańskich są strażnicy moralności. tak? Coś takiego, może by się pojawiła taka nowa instytucja, która sprawdza, tak? e, czy, czy razem macie ślub, czy mieszkacie, i czy e, skąd ten kredyt, Ale to do, już do, 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 do konkretów. Tak? E, Czyli wiemy, że jedynie, jeżeli jestem sewdem, nie mogę być starszy niż 45 lat. Jeżeli jestem w parze, no to jedna osoba musi być młodsza niż, e, niż 45 000. No Można o tym e, tutaj dyskutować. Scout to ograniczenie. Zakładam, ustawodawca przyjął, że ktoś pomylił 45 roku życia, to już to mieszkanie pominę swoje mieć. To już Okej, okay, ale to ja bym to zostawił. De Kolejna rzecz, bardzo istotna, wkład własny. Muszę mieć wkład własny tutaj? Nie, nie musisz i to jest proste pytanie, w sensie, że prosta odpowiedź. Na nie, nie musisz mieć wkładu własnego, ponieważ często mówi się, że program bezpieczny kredyt 2% można połączyć z programem rodzinny kredyt mieszkaniowy, czyli ten, który pozwala kredytować bez wkładu własnego, ale to jest troszkę mylne, ponieważ te ustawy się nie łączą do końca. To jest takie, no jak gdyby potoczne powiem, powiedzenie, że one się łączą. W rzeczywistości, po prostu w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% możemy skorzystać z gwarancji Banku Gospodarczego Krajowego i ta gwarancja pokrywa, pozwala nam na to, żeby skredytować bez składu własnego nową nieruchomość. Ograniczenia kwotowe, one są istotne, to maksymalna kwota kredytu dla singla dla 500 tysięcy. Dla singla z dzieckiem 600 tysięcy, dla małżonków i par z dziećmi 600 tysięcy. To no. maksymalny wkład własny 800, 200 tysięcy, w związku z czym maksymalna wartość transakcji 700 tysięcy dla singla, 800 tysięcy dla reszty. W związku z czym to jest jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o szukanie nieruchomości, także nie może być droższe niż chyba nasze ograniczenie, bo umówmy się no z dołu, ja nawet nie jesteśmy tutaj pod Poznaniem. To, to działka kosztuje 200-300 tysięcy, za 500 tysięcy dom. No Dobra, to przy wiadomie domu jest jeszcze jedna furta. Jeżeli mamy nierozpoczętą budowę, no łączna wartość działki i planowanej budowy nie może przekroczyć miliona, ale musimy się zmieścić w kwocie kredytu, na który pozwala nam ustawa, Aha, czyli Klient, który posiada działkę blisko Poznania i ona będzie warta 500 tysięcy, jest single i może zaciągnąć 500 tysięcy i chce domek, nie wiem, 100 metrów, na który wystarczy mu do stanu deweloperskiego 500 tysięcy, no to mamy 500 tysięcy działka, 500 tysięcy budowa, łącznie milion, mieścimy się, program możemy się władować, to jest jeden z tych wyjątków. No tak, ale jeszcze no, powiedzmy działka chyba mniej działki ko kosztują, złot, natomiast domy kosztują już 500 tysięcy, prawda? No, zgadza się, ale też zależy od metrażu. Wiesz, no niektórzy mają domy po 70-80 metrów i to też jest okej, okay, no, no, no ale mówię, 70 metrów w domu to jest taki no, rodzinny. No może, ale nie jest to za duży, nie jest to za dużo I jeszcze opamiętajmy o jedno, o wykończeniu, tak? Bo budowa to, to jedno, a wykończenie... To jest, to jest druga rzecz. Biera, gorszy ogień to ma Przepraszam, obejdę słowo. Tak, tak. Dla mnie gorszym ograniczeniem jest to, że jeżeli ktoś rozpoczął budowę, to musi się zmieścić w limicie wkładu własnego 200 tysięcy. A w tym jest i działka, i prace, które wykonaliśmy. O, I, to, bardzo, to. I to wyłącza bardzo dużą ilość osób, która jest w trakcie budowy i chciałaby skorzystać, bo jest to ich pierwsza nieruchomość. Ja. I no to faktycznie, to tak naprawdę. Chociaż jeszcze statystyk? Nie masz tak jak powiedziałeś, ale coś mi się zdaje, że to będą raczej jakieś mniejsze mieszkania w miastach, czy bo w okolicach, z tego finansowany, tak? Takie 50, do 60 metrów. No bo nawet w takim Poznaniu dzisiaj to tam się średnio kończy około 10 tysięcy złotych nawet kwadratowych. To łatwo policzysz, tak? 600 tysięcy, to... Wiele inwestycji deweloperskich jest też w cenach pobyli 10 tysięcy złotych na a jeszcze plus to, yy, plus to yy, wykończenie. To kolejna rzecz, tak? No bo wiemy wiek, wiemy, ta druga rzecz to jest kwestia wkładu własnego. Możemy bez wkładu własnego to zrobić. To, to jest wartość. No, nie musimy mieć wkładu własnego, a nawet... W drugą stronę ograniczenie z tego wkładu własnego, że nie może być większy niż 200 tysięcy, tak? No ale zauważ, że jeżeli masz na przykład, chcesz skredytować się bez wkładu własnego, no to ty wtedy bezwarunkowo musisz znaleźć nieruchomość, która się mieści w kwotach 500 lub 600 tysięcy. Okej, okay. jest to, to zrobienie, ale w sumie nie rozumiem, dlaczego ten wkład własny został ograniczony, w szczególności taki w takiej szopie, jak ty powiedziałeś. Ktoś kupił działkę, no 100 tysięcy, to to jest standard w mniejszych miastach, jest to skalisza. 90 tysięcy mieszkańców to, to, to na pewno tyle się wyda dookoła, tak? 10 tysięcy to nie jest takie małe miasto. Bywało większe, tak? bywało bywało większe, ja Bywa tutaj do Poznania i do. Ja wróciłem, tak właśnie, bo kurde ten chłopcy spadają, to to wrócę. Ale wracając do, do, do tematu, tak? Czy ograniczeniem jest kwota? Te 500, 600 tysięcy lub? No, milion tak w przypadku hmm. budowy, przybudowy ja nie rozprzestrzenianej, składer własną, Tak. Hmm. Dobrze mówię. Czy tutaj w przypadku tego kredytu są jakieś w inny sposób bajki liczą zdolność kredytową? Generalnie tak. Mamy sytuację, że Komisja Azoru Finansowego w tym tygodniu wypuściła nową rekomendację S, która pozwala na to, żeby. Banki liczą zdolność kredytową dla programu uwzględniały tą niższą ratę wynikającą z programu, co pozwoli na to, żeby zdolność kredytowa wzrosła. My nie ma jeszcze kalkulatorów na dzień dzisiejszy. Program rusza w poniedziałek, a prawdopodobnie w poniedziałek będziemy mieli udostępnione i oferty, i kalkulatory. Natomiast na dzień dzisiejszy my możemy szacunkowo przyjmować, że ta zdolność kredytowa może być większa o 30-40%. Raczej to, co wypłynęło z ministerstwa w ostatnim czasie, minister Buda powiedział, że ta zdolność powinna być większa o 50-70%. To by było zbyt dużo i takie ręczne wyliczenia nie wskazują, żeby to był aż taki wzrost. Zobaczymy, co wyjdzie w taniu, jak wejdą kalkulatory, ale te 30-40% powinny pozwolić wielu osobom na skredytowanie swoich marzeń. Bo to, to wynika z tego, na to, że te różnice, o których tu mówimy o zdolnościach kredytowych wynikają z tego, że dzisiaj ta zdolność jest e, wyjątkowo trudna do wyliczenia, czy mniejsza do tego, co było półtora roku temu ze względu na wysokość stuprocentowej i przez to na wysokość raty kredytowej, czy jeszcze jakieś inne doszły tutaj e, wytyczne dla e, rodo komisji, no PNF-u, e, e, Generalnie tak, właśnie trafiłeś punkt, bo wygląda to dokładnie w ten sposób, że. To może zacznę od początku. Co to jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to jest relacja naszych dochodów do raty, uh -huh. tej, tej, którą chcemy zaciągnąć i tych, które spłacamy. W związku z czym im wyższe stopy, im wyższe raty, tym niższa zdolność kredytowa, tym mniejsza możliwość zaciągnięcia wysokiego kredytu. I e na dzień dzisiejszy, oprócz stóp procentowych, na ograniczenie zdolności wpłynął też bufor, który KNF nałożył w kwietniu 2022 roku. Wtedy ten bufor nakazywał bankom liczyć potencjalne wzrost oprocentowania o 5 punktów procentowych dodatkowych. I to w zasadzie od kwietnia zeszłego roku wręcz zabiło zdolność kredytową, bo tak jak wcześniej, powiedzmy w tym najbardziej rozgrzanym 2021 roku, nasza zdolność kredytowa mogła wynosić 100 krotność naszych dochodów. Uh -huh. Tak, czyli zarabiałem 4 tysiące, mogłem liczyć na okolice 400 tysięcy okay. kredytu, tak po wejściu tego buforu i wzrostu stóp procentowych przez cały rok 2022 tego kwietnia, ta zdolność kredytowa wynosiła mniej więcej 50-krotność naszego dochodu. Czyli zarabiałem 800 8 tysięcy, mogłem zaciągnąć 400 tysięcy kredyty. Więc to była, to była przepaść, jeśli chodzi o możliwości kredytowe Polaków. Ten bufor został poluzowany w marcu bieżącego roku i banki dostały pozwolenie na to, żeby go znieść do 2,5% to był efekt tego, że stopy procentowe od października zeszłego roku przestały rosnąć. No a teraz dodatkowo jeszcze oprócz tego, że mamy niższy bufor i te zdolności Aha. w ogóle wzrosły o mniej więcej 17-20% w zależności od banku między sytuacją przed marcem 2023, a po tej zmianie bufora nowa rekomendacja pozwala, żeby w programie jeszcze wzrosła ta zdolność, więc gdyby dzięki temu więcej osób, również tych mniej zamożnych, będzie mogła pozwolić sobie na zrealizowanie celu, jakim jest zakup mieszkania z pomocą kredytu i wsparcia programu. To powiedziałeś, że jeszcze do końca nie jest, tak? Bo ma kalkulatorów, a nie ma kalkulatorów, bo wiele tak optuje, że to będzie 80, czyli dochód razy 80. Nie, to w ten sposób bym tego nie przeliczał. Jeżeli dzisiaj mamy powiedzmy no to mocno licząc w najlepszym wypadku jakąś 60 okropność dochodu, no to jak dołożymy do tego 30%, to może by idzie. No to to się... 75 w tych rękach. Okej, no, okay. no to, też, to też taka dosyć ciekawa informacja dla tych, którzy do Ciebie się udają, jak mniej więcej mogą sobie z grubsza przyjąć, tak? I tak. mierzyć siły na zamiary, tak? Jak... Takie założenie podstawowe jest takie, że to co możemy zrobić na dzień dzisiejszy, gdyby. Ktoś z Państwa do mnie przyszedł, to pewnie byśmy policzyli tą zdolność kredytową na dzień dzisiejszy, ile ona wynosi? Jeżeli bylibyśmy w celu, czyli to, co chcemy zrealizować, to oznacza, że w programie ta zdolność będzie tylko i wyłącznie lepsza. Natomiast jeżeli jesteśmy poniżej tego progu, no to musimy czekać i kalkulować, o ile jesteśmy poniżej tego progu, tak? Czy od 20-30 czy od 40% i czy docelowo się w tym zmieścimy? Natomiast wszystkie wątpliwości prawdopodobnie rozwijają się w przyszłym tygodniu. To teraz powiedzieliśmy sobie o plusach tego. A czy są jakieś minusy albo zagrożenia, czekają na osobę, która ubiega się o taki kredyt? Bo jeszcze, tak nie wiem, czy o, to, o tym powiedzieliśmy, bo to jest kredyt, bo to różne pojęcia się pojawiają. Kredyt 2%, dofinansowanie, doradztwo. To, to w rzeczywistości jest to niższe oprocentowanie, mamy taki stała stopę procentową na poziomie 2%. Czy trafia inaczej to jest zbudowane? Dobra, te 2% to jest troszkę nazwa marketingowa. No właśnie, nie... bo to powinniśmy zacząć, tak? Tak to nazwijmy. To znaczy, że ten kredyt nie będzie oprocentowany 2% i nie będzie również oprocentowany 2% plus marża, co chodzi też po sieci e, jako rozwiązanie. Mm. 2% jest elementem wzoru do wyliczenia dopłaty, jaką dostaniemy e, do naszej raty. Tą dopłatę będzie realizował bezpośrednio do banku, e, który nas kredytuje. Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Begek w skrócie. I my tych pieniędzy nie zobaczymy. My po prostu finalnie płacimy niższą ratę. Z zagrożeń nie wolno nam się spóźnić nawet jeden dzień z ratą, bo za miesiąc, się spóźnimy, płacimy pełną ratę bez dopłaty. I w kolejnych miesiącach też? Żeby... Nie, bo jest to jest tak. A kara za to, że się spóźniliśmy? a taki ale może być bolesny w niektórych przypadkach. No tak. tak. Bo to może być nawet tysiąc złotych nie? za jeden dzień spóźnienia. później. Taki Nie nie się podoba ten ok, Okej, no, ale to jest dobrze. O, no, kolejna sprawa, dopłaty wstecz możemy być zmuszeni wzró... zwrócić tylko i wyłącznie w sytuacji, w której popełnilibyśmy przestać wyłudzenia tego kredytu okay. z programem. Natomiast jest kilka sytuacji opisanych w ustawie, kiedy stracimy dopłaty w przód, czyli te, które na nas czekają, czyli my nie możemy e, sprzedać tego mieszkania w okresie hmm. dopłatnym, bo wtedy automatycznie je tracimy, nie możemy go użyczyć, nie możemy go wynająć i mamy obowiązek zamieszkać w nim w dwa lata od jego, zakończenia jego budowy. Hmm. Czyli nie możemy też zostawić pustostanu, bo też utracimy e, e, dopłaty. To są takie elementy, które na pewno bym chciał wskazać. No Okej, okay, czyli musimy użytkować to po pierwsze. Czyli co w pokoju To jest i zrozumiałem logiczna, to chodzi o to, żeby uniknąć, że ktoś kupuje podnajem, tak? Bo ma taką okazję mieszka z rodzicami. Ma to sens, ja absolutnie to popieram. I, i trzeba te płatności uważać, żeby tutaj nie. nie że za wakacje, najlepiej sobie wiadomo, stałe zlecenie, trzeba I no, na Wszystkie banki pobierają te raty z automatu w miarę zawodowości, w związku z czym naszym obowiązkiem jest jedynie zapewnić środki na to, żeby na koncie były, żeby bank mógł sobie pobrać. Coś no. tym też trzeba pamiętać, bo jak ktoś na przykład pisa, no, twu, twu. straci pracę i nie dostanie w jednym miesiącu wynagrodzenia, no to nie że stracił pracę, tak? To jeszcze w kolejnym miesiącu będę musiał zapłacić większą ratę, co wiadomo w tej sytuacji jest dużo bardziej e, bolesne. No mamy dwa elementy. Coś jeszcze jest tutaj takiego. Do... Tak, za... no za... To, do... Te dopłaty są przez okres 10 lat, tak? Maksymalnie 10 lat albo 10 lat od momentu zakończenia okresu karencji. Bo w okresie karencji w standardzie banki nie będą stosowały dopłat, czyli płacimy normalnie ratę odsetkową ale można również zawnioskować, że w razie gdyby rata w trakcie karencji w spłacie kapitału przekroczyła wartość naszej raty z dopłatą, to dostaniemy tą dopłatę również więc, w okresie karencji, więc ten okres dopłat może być nawet dłuższy niż 10 lat w tej sytuacji. A tak, czy jesteś w stanie mi określić, jeżeli dzisiaj bierzemy na 30 lat, nas 100 tysięcy złotych, żeby to sobie można multiplikować. I rata mniej więcej ile wynosi, jesteś z głowy w stanie tak powiedzieć? Bo chciałbym po prostu porównać sobie ten kredyt z kredytem tradycyjnym, raty. Wiesz, jak się zapytał o to w 2021 to bym cię to wystrzelał bez problemu z głowy. Dzisiaj zakładam, że kurde, nie chciałbym się też pomylić, ale rata na 100 tysięcy na 30 lat w standardowym kredycie przy oprocentowaniu stałym, z 20% wkładem własnym, przy oprocentowaniu około 8% może będzie wynosić 750 zł mhm. a w programie cię nie powiem jak zejdzie, bo nie pokusiłem się sprawdzenie 200 zł. A my różnica w procentach to jest 30%, 50-20-30% na racie będziemy mieli mniej w związku z programem. Czy ten program jest ciekawie ułożony? Marketingowo tak, tak, jak cię szuka. Ale on jest też bardzo, on, znaczy, moje zdanie jest takie, no. że nie jestem wielkim entuzjastą y, polityki rządu, natomiast ten program jest i dobrze domknięty i bardzo korzystny z punktu widzenia y, kredytobiorcy, który może z niego skorzystać. On może nie jest cudowny pod kątem gospodarczym, bo prawdopodobnie gospodarczo to. I wywoła wzrost cen, i, i my wszyscy jako obywatele dołożymy się do niego, tak? i w podatkach, składkach i innych rzeczach. Natomiast z punktu widzenia kredytobiorcy, na, dla mnie największą magią tego programu nie jest tylko i wyłącznie to, że będę miał niższą ratę od 25 czy 30%, ale to, że w okresie tych pierwszych 10 lat, kiedy mm, korzystam z dopłat, spłacam kredyt w ratach malejących. Czyli mamy dwa efekty. Mam niższą ratę od 25 do 30%, i jeszcze kapitał spłacam o wiele szybciej niż w standardowym kredycie. Jak porównujemy sobie taki kredyt na poziomie około pół miliona, jak szybko spłacamy w 10 lat kapitał przy standardowym kredycie, a jak szybko będziemy spłacać go w ramach programu, to czasem wychodzi, że klient w standardowym kredycie miałby o 100 tysięcy więcej do spłaty po 10 latach niż w ramach programu. Tu nie. jest prawdziwy bonus. O 100 tysięcy, przy jakiej wielkości kredyt? No, pół miliona, pół miliona, tak? Nie, no to orientacyjnie. Orientacyjnie, to okej. Okay. No to jest duża różnica. tak naprawdę? Nie, wartość rata nadań będzie dosyć dużym obciążeniem. E, tutaj teraz jeszcze takie pytanie. Jak będą spadały stopy procentowe, czy one też pozytywnie wpłyną na ten kredyt bezpieczny, Na ten procentowy? To też I generalnie to tak, bogo? bo he? musimy pamiętać o tym, że w pierwszych 10 latach mamy obowiązkowe oprocentowanie stałe. Natomiast to oprocentowanie stałe po pięciu latach jest przeliczane. Czyli jeżeli stopy spadną, to po pięciu latach wasza rata też powinna spaść. Znaczy moje zdanie jest takie, że atrakcyjność tego programu z punktu widzenia kredytobiorcy jest prosproporcjonalna do wysokości stóp procentowych. Czyli jak mamy wysokie stopy, to atrakcyjność programu jest wysoka. Jak stopy będą spadać, to jego atrakcyjność będzie też spadała, ale będzie stanowiła mniejsze obciążenie jednocześnie dla budżetu, tak, bo dopłata będzie. Budżetu dołowego. Czy może Państwo, bo dopłaty będą po prostu. jak, bo dopłaty będą yy, niższe. Yy. Yy. To, no. to teraz yy, jeszcze takie kwestie, to już, już się yy, zdecydowaliście tam, już trochę o tym kręci się powiedzieć Czyli on jest. On rzeczywiście brzmi marketingowo super. Bo ja tak go w pierwszej kolejności odebrałem i interesowałem się, że oprocentowanie 2% przy dzisiejszym. Osiem no to przystałe sobie, ja myślę, że to jest więcej dzisiaj, jest bliżej 10, ale to już mniejsza z tym, to, to wydawało się naprawdę coś piękne i te raty będą dużo mniejsze, ale trochę tak nie jest. No to ten system rat malejących powoduje, że po prostu ta różnica, no, ale... z jest standardową ratą dla rat równych do tej malejącej w ramach programu jest mniejsza, ale wiesz, jeżeli ktoś miałby w standardowym kredycie płacić 4000 zł raty, a w programie dostanie ratę na poziomie 3000 zł, która jest ma... malująca jest. I to jest rata malująca, no to to jest super. A, a ten to, to jest 1 czwarta raty to jest rata malująca, to że bo ten kto płaci kredyt hipoteczny, to byli płaci odsetek, a ile kapitału? to ile ten kapitał jest, taki krybó nie widać, więc lepiej nie zaglądać, albo i zaglądać. A powiedz mi proces dokumentacyjny, bo to jest też i istotne. Z jakimi dokumentami trzeba? czy standardowe, jak najkredyckiej czy od nich dodatkowych, czy są jakieś pomidory? E, no nie wiemy, jak gdyby procesy... Aha, już nie wiedziałem. czyli karpoata procesy, czyli trochę jak seria Netflixa i już zapowiadałem kolejny odcinek naszego nagrania, tak? Znaczy, generalnie to tempo, w jakim jest, jesteśmy przy wprowadzaniu tego programu, on dla banków jest bardzo nienaturalny. No, banki bardzo wiesz, powoli robią wszystko dokładnie a to tempo narzucone przez ustawodawcę jest olbrzymie. Dlatego wreszcie związek z wyborami? No Eureka. Okej, okay. czyli nie wiemy jakie dokumenty, nie wiemy... Nie, no prawdopodobnie będziemy mieli jakąś serię dodatkowych oświadczeń, które przy każdym programie wcześniejszym, czy to na Swoim, czy y, Mieszkanie dla Młodych y, składaliśmy. Natomiast my nie wiemy jeszcze dokładnie jak te drutki będą wyglądały i co będziemy oświadczać. Poza tym, że można się domyślić, że musimy oświadczyć, że nie posiadaliśmy żadnej nieruchomości z wyłączeniem e, dziedziczenia. A, jest jeszcze jedna fruteczka, jeśli chodzi o nieruchomości. Mogliśmy mieć nieruchomość wcześniej, e, ale została ona wyłączona z użytkowania ze względu na, na katastrofę budowlaną, czyli spalenie, e, zniszczenie, wybuch, nie wiem, cokolwiek innego co Spowoduje, że mieliśmy, nie mamy. To też jest ważna furtka, bo z tego, co czytam, na forach jest jakaś grupa osób, które się otwiera e, ją drzwi dzięki temu. Okej, okay, no to o tym e, nie pomyślałem, więc tak sobie e, pytam. No i w sumie ostatnie pytanie. Jak uważasz, czy ten kredyt wpłynie na, na rynek nieruchomości tak? pozytywnie, negatywnie? Czy ceny de facto, czy ceny nieruchomości się będą rosły, czy Gdzieś z racji tych widełek, co też ma swojego rodzaju sens, bo to też chyba była obawa, będą musiały się gdzieś dostosować i, i zaszyła dalszy wzrost tych tak mniejszych mieszkań w sumie. No. Jest to możliwe, że część deweloperów będzie chciała się dostosować do tych limitów, które funkcjonują. Czyli, powiedzmy, 700-800 tysięcy jako maksymalna cena. Wpływ na rynek będzie miało to olbrzymi, bo zainteresowanie programem jest. Niesamowite. No, ilość klientów, która pyta o ten program, chce skorzystać, ma skorzystać, jest całkiem spora. A sytuacja rynkowa to jest zawsze jakaś walka między popytem i podażą. Pamiętaj, że w zeszłym roku mieliśmy sytuację, w którym deweloperzy wstrzymywali się z rozpoczynaniem nowych budów, więc to, mm, to nam się przełoży na za 2-3 lata, że mniej budynków będzie oddawanych do użytku. Wraz ze zwiększonym popytem ze strony tego y, programu może to wywołać dodatkowy impuls y, do wzrostu cen. No, tak to widzę zasadniczo. No i bank ziemski się kurczy, tak? No, ziemia nie wyprodukujemy jej więcej, tak? No i tak bardzo gęsto są no, zabudowywane nasze miasta obecnie. Hmm. Na to, w porównaniu z tym, co było przed latem. No to to prawda, na legę kurczę, jakby też liczbami mieszkańców ich południowych, prawda? No, ale to już jakby inny zupełnie, zupełnie temat. Czy o to jeszcze powinienem zapytać, albo ty chciałbyś coś dodać, czy co uważasz, że jest ważne w kontekście tego kredytu, biegania się, na co zwrócić uwagę, czy jakieś jeszcze? To jest jedna rzecz, bardzo ważna. Szanowni Państwo, w tym roku nie ma być limitów, to znaczy, że nie trzeba być pierwszym, nie trzeba wystartować o ten kredyt 3 lipca. Można spokojnie wybrać nieruchomość, spokojnie zebrać dokumenty i zawnioskować o kredyt. My nie wiemy, ile potrwa ten proces, bo jeżeli na start mamy tylko 3 banki, albo będą 4 przykładowo, to one i tak się zakorkują. Znaczy, że one nie będą wydawały decyzji 2-3 tygodnie, tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość i zakładamy, że ten proces potrwa półtora miesiąca, 2 miesiąca, może nawet dłużej. Bo przypominam, że w roku 2021 wakacje, a teraz też mamy wakacje, analitycy w bankach to też ludzie, jeżdżą na urlopy, mają rodzinę. Te procesy zawsze spowalniały wakacje, i wtedy w tym szczytowym momencie decyzje kredytowe były wydawane po nawet 3-4 miesiące. I teraz może być spodozdnia. To rzeczywiście, faktyczna uwaga, czyli. Trzeba się trochę uzbroić, cierpliwość, natomiast to tak... dostanie, jeżeli dostaniesz z domu, będziesz miał z domu. Ja sądzę, że ten no, limit jest na pewno zagwarantowany do momentu wyborów, co będzie. Czy wybrać arrop, powiedzmy, można też tak przepracować się... w przyszłym roku. Się okam. To się okaże. To się okaże. Tak więc dziękuję. Dziękuję Ci, Jarosz, za ci za, za spotkanie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja już na pewno na te pytania odpowiem. Jeżeli jesteście z Poznania, to. Może tutaj jeszcze w kalendarzu znajdzie się okienko, bo z tego co słyszałem, to rzeczywiście tych tematów jest bardzo, bardzo wiele. I co? Do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Jeżeli te materiały troszeczkę inne was też interesują, to proszę was o łapkę w górę. Subskrybujcie, to rozwija nasz kanał i dla nas jest ważne, że to co robimy was interesuje i mamy robić co dalej. Tak więc do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Cześć.